nigdy nie spało. W tym czasie nie mogliśmy wam nic tutaj ani was zabawiać, ani do was mówić, dlatego że no, musieli sobie dostroić te wszystkie instrumenty. Proszę państwa, delegacja Łowicza w zeszłym tygodniu w sobotę była na miksterze regionalnym w Łodzi na Piotrkowskiej. Wszystkich zapraszaliśmy na przyjazd do Łowicza. Mam nadzieję, że mieszkańcy Łodzi przyjechali do nas. Także obiecałam, że wam z tego miejsca pomacham i serdecznie was przywitam. Luz, 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 luz
nad dachami miast. Ja im pod kowy księżyc, złotek wąsiec gwiazd, cygańskie konie, szalone konie, zerwą będzie szalone konie, niepokrojone jak na rutyna. Cygańskie konie, szalone konie, czerwone ciła, przyjdzie czas. Cygańskie konie, szalone konie, niepokrojone jak na rutyna.
cała muzyka i nasza pieśń. Skrzypie dźwięk, zbliża nas. Mamy dar ludziom grać. Kulaj duszą, złomka na dzieć. Tanecznym krokiem bawmy się. Szampana, pijmy do dna i śpiewamy ze mną. W życiu, żadnych kłopotów. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Proszę tu jeszcze nie uciekać, bo my tutaj... Panie Adamie, prosimy, to mamy coś dla pana. Tak, żeby dla coś zespołu. Przegryźć, żeby czym przepić, żeby wam do Olsztyna samego starczyło. Dziękujemy bardzo. I tu jest tak, i tu jest coś, jak do Olsztyna zajedzie, to jeszcze wam na zagrychę starczy. Dziękujemy również. My również. Panie Adamie, pan masz takie... Pan Adam ma takie piękne chrześcijańskie imię Adam. Ja nie wiem, czy pana zespół wie, jak długo Adam z Ewą żyli w raju. A nie, państwo nie pamiętam, wiecie? Nie pamiętamy tego. I wiecie, jak Adam z Ewą długo żyli w raju? Do jesieni, dopóki jabłka nie dojrzały. Ja tylko chcę powiedzieć. To prawda, czyli już niedługo. Ja tylko chcę powiedzieć, że chcę żyć jak najdłużej i życzę to wam wszystkim Łowiczanom. Bardzo serdecznie dziękujemy. A że Łowiczanie są narodem romantycznym, już moje babki się w cyganach kochały, to słuchajcie, to z boku tu jest taki samochód niebieski. Tam będą sprzedawane płyty, rozdawane autografy. Także, żeby wam na dłużej starczyło zespołu Hitano. Prosimy bardzo. A my prosimy komisję, prosimy zespoły gotujące, ponieważ mamy nagrody do wręczenia dla pierwszego, drugiego i trzeciego. Ile mamy... i co? To jest przewodniczący komisji, pan Bóg. Dobrze. Kolega.
musi się przygotować, bo tyle pięknych kobiet zobaczy, że nie może dojść do siebie. Usta pomalowane. Panowie, i gramy dla was na żywo, stereo i w kolorze. Ale znamy się. Że lubisz wieczorni gwiazdy,
Pierwszy raz, że jest wiernie ja. Wiernie o miłości, a
gitara elektryczna, czyli solowa i wokal Piotr Kuźnia. Bombardier zespołu Trubadurzy i wokal Maria Lichtman. Jak się rozbiorę, mówią na mnie Adam. Oraz gitara basowa i wokal Sławek Kowalewski. Na koncert jubileuszowy nie zapomnijcie. A dla tych, którzy nie pójdą, będą tylko widzieli godzinę 10.02 grudnia tego roku o godzinie 21.00 na Dwójce, proszę Państwa. Ale to nie będzie cały koncert, tylko godzina 10. Czyli warto pojechać do teatru. Proszę Państwa, zanim się rozstaniemy... To będzie godzina 15. Nie ukrywamy chyba, że mamy takich kochanych panów, których no nie można tak zostawić i odejść ze sceny za szybko. Mamy taką jedną piosenkę, która pochodzi z miotu kompozycji Trubadurów. Na pewno Państwo znacie tę piosenkę. A jak będziemy się bawić i co będziemy śpiewać, opowie Państwu Piotruś i Jacuś. Praca, że piosenka pięknie zabrzmiała. Potrzebujemy do współpracy dwa chóry. Państwo pięknie śpiewają. Mieliśmy się już okazję przekonać. W związku z powyższym tak. Potrzebujemy chór męski oraz chór żeński. Czy jest chór męski? Nie! A czy jest chór żeński? Ja tu widzę, że pani macha za pana, za panów i za... Czyli pani basem śpiewa, tak? No, bardzo miło będzie. Bas będzie bardzo potrzebny. Basa! Cieszy prawdę bywa, nie zapomniano.
Ale mi drugie siedzenie, bo chyba nie słychać. A ja się znalazłam pałeczkę. O. Nie wiem, czy ja. Trochę, Mariana! Trochę złamana. W tym wieku się wszystko może zdarzyć. Panowie muszą wykonać pis. Słuchajcie, powiedzieli, że mają 50 lat. Wyglądają? Nie! No słuchajcie, 50 lat. Mój kuzyn miał 70 lat. I kobietę 40 lat i powiadał, że będzie żenił. We wsi mówią, szwagier, wujo, stryju, ona ma 40 lat, a ty 70 i żenić się chcesz? Za rok ty będziesz miał ile? A za 10 będziesz miał ile? 80. A ona 50. To wcale nie będzie starobaba. Dobrze się trzymają. Nie? Niech moc będzie z wami na skola. To słuchajcie, te 40 lat minęło jak jeden dzień. Tak. I chłopaki takie same, urodne, zestrojone i nic im nie brakuje. Kolega mi tutaj zarzucił, że nie wypadła pałeczka. Nie wypadła pałeczka. Jeszcze mu długo nie wypadnie. Co inne jo! Jak mówią, jak się trzymać, to mówię, trzymać to się trzymam, ale puścić się to już nie mogę. To prosimy o bić! Prosimy bardzo. No i oczywiście. Komu tą pałeczkę ma może? Pałeczka jest dla pani, na pamiątkę. Nie wiem, proszę państwa, co teraz będziecie śpiewać, a my zagramy, dobrze? Tak jest. Państwo pięknie śpiewają, co było do udowodnienia. W związku z tym my gramy, państwo śpiewają, pomożemy. Znamy się! Olimpijskiej
przekonywali. Otóż po jednym takim koncercie przyszła do nas pani Irena Szewińska ze złotym medalem na piersi i mówi tak: kochani, ten złoty medal to jest zasługa również wasza, ponieważ bawiłam się tutaj kilka dni temu na waszym koncercie i ta jedna piosenka dodała mi takiego kopa, a jakiego to za chwilę powie Maria. Proszę państwa, to jest piosenka dla i od Ireny Szywińskiej, a potem tą piosenkę przechwycił mój dzielnicowy, bo ganiał wszystkich w mojej dzielnicy. Po co ja za tobą biegam, kochani? Now,